Witam Was bardzo serdecznie. To już drugi film, który dzisiaj się ukaże. Tym razem wprowadzę Was za kulisy, czyli dwa moje loty, które przeprowadziłem wczoraj. Latałem z samego rana. Warunki może nie były rewelacyjne, ale mimo wszystko zrealizowałem kilkadziesiąt zdjęć w HDR-ze. Strzelałem zdjęcia właśnie w formacie i JPG, i w formacie RAW do wywołania. I to były sesje prowadzone Phantomem 4 i także Maviciem R, drugi lot. Zachęcam serdecznie, jest to zapis moich lotów. Dajcie znać w komentarzach, jak to się spisuje, jak to odnajdujecie takie filmy, czy popełniłem jakieś błędy, czy powinienem coś innego zrobić, bo to jest też próba, to jest taka forma eksperymentu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia przy następnych epizodach. Cześć! Dalej. Z Phantomem jest tak, że on ma trochę zabawy przy setupie. I gdybym go miał na stałe, ja go mam na tydzień, to bym zrobił taką sytuację, żebym chyba sobie w samochodzie zrobił coś takiego jak wycięte to, taki uchwyt, żeby Phantoma już przywozić pod spód z tymi śmigłami. Nie mogę sobie poradzić z zakładaniem. Nie jest to takie ewidentne jak w Mavicach. Ale ogólnie jest to świetny dron. Jest dostojny, bardzo mi się podoba. Ma wspaniałą kamerę. I właśnie staram się teraz z nim trochę powspółpracować. Zobaczmy, czy ja wziąłem kartę pamięci. Nie wziąłem tu, ale mam na szczęście przygotowaną i sformatowaną kartę tu. Zaraz sprawdzę, czy to działa. Na tym etapie kartę pamięci wrzucę. Jest. Jakby to się nie udało, to zawsze mogę wziąć tamtą kartę pamięci, a tutaj nagrywać na telefon. Zrzut ekranów. Dobra. Kontroler też mam naładowany cały. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczmy baterię. Baterie są ok. Po ostatnim locie muszę powiedzieć tak, bardzo dobrze trzymają te baterie, wiesz? I on jest taki w powietrzu, taki faktycznie jak król przestworza. To nie jest taki mały ten, taka mała popierdółka jak Mavic R. Tu wszystko wygląda w porządku. Kamera jest w miarę przetarta, duża optyka, 94 stopnie, ma duże pole widzenia, 2,8 przysłona. Okej, okay, no to co? Najpierw zaczynamy oczywiście od kontrolera. Za chwilę jeszcze tego Phantoma skalibruję. Skalibruję mu kompas. I będziemy działali dalej. Zaraz zobaczymy, czy ja dobrze założyłem te śmigła. Wszystko się uruchamia w miarę ok. Baterie naładowane na full. Telefon ładuje mi się jeszcze w aucie. Za chwilę go podepnę i zacznę nagrywać ekran. Zastanawiam się, czy ja jestem w stanie zrobić tak, żeby skalibrować kompas bezpośrednio, bez telefonu, tylko na zasadzie przełączenia ATI, a przełączenie position. Spróbujmy tak zrobić. Chyba tak. Jeszcze raz. Nie widzę świateł. Musiałbym tak go ustawić. Tak. Teraz jest w trybie kalibrowania. Jeszcze raz go ustawię. O. Dobra. Raz, dwa. Teraz się okręcę o kabel. Trzy. Raz, dwa, trzy. Powinno być w porządku. Jak nie, to skalibruję jeszcze raz. Ok, teraz pójdę po telefon. Za chwilę będziemy nagrywać dalej. Przyniosłem telefon. Podepnę go pod kontroler. Tu on, Phantom ma bardzo fajny ten kontroler. Podoba mi się. Chyba jest fajniejszy niż, wiesz co, w Mavicach. Pod tym względem, że tak dobrze leży w dłoni. I to jest taka podstawowa rzecz, która mi się tutaj chyba bardziej podoba. Właśnie. I też, że wyświetlacz jest u góry, wiesz? Nie trzeba tak tej szyi skręcać w dół. Tylko jest w górze. Dobra, tutaj Phantom jest gotowy. Mam połączenie. Wszystko gra. Ustawimy wcześniej. Ja zacznę nagrywać ekran już teraz. Także stąd będzie głównie audio. Może zrobię takie małe okienko podglądu. Ale ja ustawię manualne ustawienie od razu tu. Tylko spróbuję nagrać ekran. Mam nadzieję, że pamięć tego telefonu
bo to z tym nagrywaniem ekranu jest tak, że czasami mam totalny fuck up, wiesz? Dlatego, że na przykład iPad, którego pożyczyłem, od razu się wyłączał. Ale teraz ta komórka to jest iPhone 6s i on ogarnia jeszcze ustawienia. Dobra, mamy ustawienia manualne, jest nieco niedoświetlony obraz. O to mi chodzi, żeby on nie był prześwietlony. Za chwilę zmienią się parametry, więc tak w miarę. ISO 100, 1500, nie mam filtra niestety, więc będziemy shutterem tylko zdjęcia regulowali. Tu jest w porządku. I teraz co mam tutaj? Foto na HDR pójdę i zrobię jeszcze w AEB za chwilę. Format to mamy JPEG i RAWy, bardzo dobrze, tak jak chciałem. Auto balance, Disney-like. Nie wiem jaki jest styl Fantomie, minus 1 dałem wszędzie. Saturation, kontrast i jeżeli chodzi o... Boże, jaki tutaj jest jeszcze... Sharpness. I tutaj mamy Disney-like. Dobra, spróbujmy w Disney-like zrobić te zdjęcia, jeżeli chodzi o kolor. Mogę już w tej chwili ruszać, wszystko gra. Sprawdzę jeszcze, czy ten ekran się nagrywa. Nagrywa się. Pierwszy lot zrobię około 10 minut i to będzie lot, który ma za zadanie głównie zrobić fotki od tamtej strony, czyli od strony północnej zamku. Na razie go rozgrzejemy trochę, zobaczymy jak on tu reaguje. Czy aby na pewno te śmigła dobrze podłączyłem. Jest trochę mało stabilny ten pad, ale jest dobra. Myślę, że możemy powoli startować, to muszę uważać jeszcze na drzewa, wiesz? Na razie jego zostawię w zwisie na chwilę. Niech on sobie powisi z 30 sekund chociaż. Startuję, słuchaj, zobaczymy co się będzie działo. Trochę odejdę, tak jak teraz. To muszę delikatnie podlecieć. Lecimy. Pogoda jest średnia. Staram się nie odlatywać tym fantomem za daleko. Mam w tej chwili satelit 14. I delikatnie przesunę go od razu w prawo, żeby tych ludzi z zamku tutaj nie drażnić. Polecę nad las. Jestem na 24 metrach. Za chwilę skoryguję ekspozycję. Na razie skupiam się na samym pilotażu. Dobrze, on ma bardzo szerokie pole widzenia, wiesz? Ten fantom. Teraz mam zamek dokładnie od tej strony, od której chciałem mieć, czyli od północnej. I tutaj chciałbym wydobyć z tej sceny, trochę bliżej zamku mogę podlecieć, bo mam faktycznie pole widzenia mega szerokie. Chciałbym skorzystać jeszcze z tego nieba o wschodzie słońca, żeby zrobić fotkę taką właśnie o nastroju takim skandynawskim nieco. Dobra, to co mogę wykorzystać, to widzę, jest właśnie to przejście pomiędzy tą chmurą a jaśniejszym niebem. Podlecę bliżej, jestem na 40 metrach, jeżeli chodzi o wysokość. Patrzmy, jak on sobie radzi. Trochę jest tam wiatru. Dobra. Radzi sobie ok, śmigła wchodzą w plan. I troszkę jeszcze w tą stronę. Dobra. Tak jak teraz, może bym zrobił plan taki, żeby nie pokazywać. Nie pokazywać za dużo tego otoczenia. Pierwsze zdjęcie może odrobinę jeszcze bliżej zamku. Dobra, trzaskamy. Dobra, teraz chciałbym ukryć trochę budynki te gospodarcze. Czyli może bardziej stąd. Na ujęciu. Tak, i teraz się będę podnosił, bo to jest taki dosyć fajny klimat tu. Tak jak powiedziałem, chciałbym uzyskać skandynawski efekt a la Stieg Larsson, a la jego powieści typu Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Dobrze to poszło.
radzi sobie ten Phantom ok. Może szału nie ma, jeżeli chodzi o... Dobra, tak? Ok, i teraz troszkę się obniżę i zrobię zdjęcia na tle nieba typowo. Jestem na 47 metrach. I chciałbym zrobić teraz fotkę może właśnie trochę od strony północnej. Na tle tego jaśniejszego nieba, czyli nisko będę. Tak, żeby ukryć budynki gospodarcze, jak tylko jestem w stanie ukryć wszelakie budynki. Dobrze, trochę bliżej zamku. Bardzo dobrze sobie radzi, nawet jak jest wiatr, to ogarnia. Przesunę troszkę kamerę, bo mojej fasjaty nie widać, także dobrze. O, tak jak teraz. Dobra, trzaskamy foty takie z najazdu i będę się przesuwał później lekko w lewo. Niedługi lot, zaraz wracam. Dobra. To, co chciałem wykorzystać, to, co ci mówiłem, to jest właśnie ta różnica w niebie. Ta warstwa. Nie jestem jeszcze z tym fantomem tak obeznany, ale jest mniej więcej ok. Dobra. Od strony muru teraz podlecę wyżej, tak żeby mieć tutaj pod sobą skarpę. Dzięki temu nie powinienem nikomu tak specjalnie przeszkadzać. Chciałbym się unieść teraz na mniej więcej 80 metrów. Zobaczymy, jakby wyszła fota z góry. Na razie jeszcze bym trzasnął może tak trochę. Ujęcie. Tutaj dużo muru widać z tej pozycji, ale spróbujmy. Może skadruję na przykład tak. Tu wychodzi ok. Podniosę się i delikatnie, nie wiem jak gimbal się steruje w tej chwili, ale nawet bardzo płynnie. Podniosłem się na 70 metrów. Chciałbym ująć go trochę z góry, ale tak, żeby budynki gospodarcze nie były widoczne. Jestem na 100 metrach. I teraz się delikatnie przesunę, obrócę, żeby wyciąć budynki gospodarcze. I teraz spróbujmy je wyciąć. Czyli kamera w dół jeszcze. Radzi sobie w porządku, wisi równiutko. Pięknie, nie ma żadnych przeszkód w powietrzu, wszystko gra, jest wcześnie, nikomu nie powinienem specjalnie przeszkadzać. I teraz mamy ostrzeżenie, silny wiatr, dlatego nie będę długo. Pierwsza fota, jaką zrobię, chciałbym wykorzystać na maksa to ujęcie. To jest mniej więcej tak. I delikatnie się teraz obniżę na poziom około 90 metrów. Dobra. Jeżeli chodzi o parametry ekspozycji, jestem na 0, na 500 na sekundy. W porządku. Nie za dużo. Jeszcze się obniżę delikatnie i może trochę przesunę. Dobra. Ok, zanim zamarzną mi ręce, to spróbuję wrócić. 74% baterii, dobry lot, pewny, stabilny. Mamy to. Lot był ekstra, nie wiem dlaczego jestem do góry nogami. Może jest jakaś funkcja, której nie znam w Phantomie, ale było w porządku. Nie ma co marudzić i narzekać. Parę fotek powinno być do wyciągnięcia w postprodukcji. Za chwilę ruszymy, tylko się trochę ogrzeje parę minut i ruszymy Maviciem R. Przy tym mrozie jest trochę kłopotliwe to, że mi marzą dłonie, wiesz? Dobra, to jest wszystko w porządku. Będziemy teraz kalibrowali kompas. Start. Idę trochę bliżej, żeby w tym kabel się tak nie okręcić.
Tu jest dobrze. Tu jest też dobrze. Jedyne co mnie ogranicza w tym momencie to kabel od mikrofonu. Anteny są wysunięte, druga też jest wysunięta. Ustawienia w takim razie. Przechodzimy na ustawienia fotograficzne. Już teraz możesz patrzeć na mnie w tą stronę, bo jest ekran nagrywany też. Ustawienia manualne, prawda, mieliśmy. ISO 100. Tutaj czas był bardzo długi, bo ostatnią sesję robiłem w nocy. Dlaczego ja mam tutaj takie wartości wysokie? Ach, on po prostu z pewnym opóźnieniem reaguje na kompensację. Dobrze. Spróbujmy. Mam filterek, także tutaj są trochę inne parametry. Zero. Będzie dłuższe naświetlanie i fajnie, bo wyciągnę pewnie coś lepszego. Do Phantoma niestety nie mam filtrów, dlatego może być to porównanie zdjęć niesprawiedliwe, ale trudno, mam to gdzieś. Zależy mi na fajnych fotkach dzisiaj. Kolor niestety mam tylko normal w tej wersji oprogramowania. HDR, zdjęcie, gimbal pracuje. Mam nadzieję, że tak, bo ten podgląd z kamery jest nienaturalny. Więc znowu odpalę go i chwilę niech popracuje. Są niskie temperatury. Z ciekawości powiem Ci, jaka jest temperatura baterii w tym momencie. 13 stopni. No, jakby było 15, byłoby super. Zobaczmy, czy ja włożyłem kartę pamięci. Tak, mogę zrobić 488 zdjęć. Jeszcze jest gitara. Leci dobrze, stabilnie. Hałasuje tylko. Dobra, zbliżam się do zamku. Już oświetlenie, już słońce już jest trochę wyżej. Jestem jednak 20 minut później w tej chwili, ale jeszcze coś powinniśmy wydobyć fajnego. Leci bardzo stabilnie, chociaż jest wiatr dzisiaj. I za chwilę zajmę się parametrami ekspozycji. Dobrze leci. Jest ok. Na moim kadrze chciałbym osiągnąć mniej więcej ten widok i trochę być niżej. Trochę się obniżyć. To byłby ten pierwszy kadr. Dobra. Nastawiamy ekspozycję. Jest w tej chwili trochę. Zrobimy migawkę szybszą. 1/100. Zobaczmy tak. To byłoby fajne zdjęcie. Tylko muszę tutaj wyregulować na tym planie wysokość. Spróbujmy wariant taki. Jestem na 57 metrach. Ok, trochę podniosę gimbala i taka wysokość tej foty. Teraz przesunę się tak, żeby nie było widać budynków gospodarczych. Może od tej strony słońce jest tutaj widoczne i super zdjęcie. Trochę bliżej. Leci bardzo ładnie. Jednak filtry to jest podstawa, ten obrazek jest od razu cieplejszy i więcej kolorów, dłuższa ekspozycja to jest to. I mam wrażenie, że ta kamera, ona jest bardzo dobrej jakości w sensie odwzorowania kolorów i w sensie jakości zdjęć. Tracę chwilowo sygnał, chociaż jestem 160 metrów stąd, to Wi-Fi niestety taki, jaki jest. Spróbuję teraz zrobić jeszcze taką fotkę nietypową, mianowicie stąd. Wracamy. Wiatr trochę dokucza, wiesz? Dobrze, tu trochę poszedłem za mocno. Rozpędziłem się, bo było bardzo dobrze. Poproszę bliżej zamku. Teraz mamy korzystne ujęcie pod tym kątem, że jest słońce. Całkiem dobrze sobie radzi. Ok, trzasnę taką fotę. Słońce jest za chmurami, więc nie oświetla go. Przez chwilę straciłem sygnał.
Jestem 160 metrów i tracę sygnał, latam na Wi-Fi. Dobra, przesunę się trochę w lewo, żeby być bliżej jednak. Okej, teraz chciałbym na chwilę, jako że mamy jednak duży wiatr, chciałbym na chwilę trochę polecieć bliżej zamku i wyżej. On sobie w miarę radzi. Dobra, gimbal pracuje dość mocno. I teraz spróbuję złapać ujęcie z góry. Tak 3 minutki, żeby być wysoko, nie za mocno. Ujęcie, które chciałbym złapać z góry, może takie i za chwilę się przeniosę. Dziwna rzecz, bo mam tutaj światło. Jestem 130 metrów od drona i pokazuje mi ten sygnał słaby. Dobra, jeszcze jedno zdjęcie zrobiłem. Teraz przesuniemy się, żeby mieć bliźniacze zdjęcie poprzedniego. Będzie szansa na porównanie, chociaż te parametry, które tutaj mam, to naświetlanie jest 5 razy dłuższa ekspozycja, czas ekspozycji niż w poprzednim przypadku. Ok, i zdjęcie, na którym mi zależy, jak pamiętasz, to jest zdjęcie, gdzie jest wycięte, gdzie są wycięte budynki gospodarcze. Może tak jak teraz, trochę jeszcze do przodu. I lekko w bok. Spróbujmy tak jak teraz się skierować, żeby orientacją być, odpowiadać murom. Ok. Nieco niżej. Teraz się delikatnie przesunę. Dobra. I będę wracał. To wszystko na teraz. Mam 45% baterii, wystarczy. Teraz poszło ładnie, wracam już. Jeszcze jedną fotkę, którą chciałbym zrobić, to jest właśnie stąd fota. Ujęcie takie, których brakuje. Zimowa fotka taka. Przełączmy się. Bliżej zamku. Perspektywę muszę jeszcze oszacować, którą. Teraz fajnie. Dobra. I teraz chciałbym go jeszcze wydobyć tak nad linię horyzontu. Może być tak jak teraz. Trochę przejdę kompozycyjnie w tą stronę, o, żeby go mieć na siatce tak. I to wszystko, mogę wracać. Bardzo fajna sesja, fantastycznie było. Gotowe. Wszystko zrobione, całkiem fajna sesja, 2 loty, zdjęć dosyć dużo zrobiłem, klimat skandynawski. To chyba w tyle. Pokażę Ci jeszcze fotki w tak zwanym slideshow później z opisem, ale już bez komentarza, tylko będzie muzyczka i same napisy. Na dzisiaj dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Ci się behind the scenes. Jeżeli Ci się podobał, to jak to się robiło? Jeżeli Ci się to podobało, to daj łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. Jak Ci się nie podobało, to napisz dlaczego i daj łapkę w dół. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, jeszcze pamiętaj o vlogu, bo na vlogu mam właśnie tego typu konwencję prowadzoną prawie codziennie, niemal codziennie staram się robić daily vlogi i zachęcam Cię też do śledzenia kanału Rafał Galiński Vlog. Do zobaczenia, cześć, trzymaj się i czołem, pa!